Cześć, jestem Foryn. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Factorio Leniwy Skurczybyk, gdzie właśnie staramy się uzyskać ten przepiękny achievement, który już mnie powoli denerwuje, ponieważ cały czas mam ochotę coś tworzyć w ręce. Tak czy inaczej, na czym ostatnio stanęliśmy? Ostatnio stanęliśmy na nauce. Brakuje nam tutaj trochę żelaznych kół z nabat. Ile mamy laboratoriów? 16. Troszkę za mało. Chociaż na początek wystarczy, tak czy inaczej. Doróbmy sobie troszkę kół zębatych. I musimy to teraz dobrze rozplanować. Generalnie tak. Co ja robię? Są osoby, które robią coś takiego, że stawiają laboratoria badawcze w takim stylu, w takiej jakby szachownicy i robią coś takiego, że przekazują po prostu z jednego laboratorium do kolejnych. Dużo osób tak robi, ja tak nie lubię robić, bo dla mnie to jest brzydkie, mało efektywne i zawsze mam wrażenie, że taki system może nie wyrabiać, chociaż tak naprawdę nigdy tego do końca nie testowałem, po prostu ja nie lubię takiego rozwiązania. Ja wolę, jak laboratoria są na przykład ustawione w jednej ciągłej linii albo w kółku i pobierają wszystkie bezpośrednio z taśmy ciągów wszelkie pakiety badawcze. Teraz trzeba się zastanowić, jak to rozegrać. Najprościej to chyba byłoby zrobić dwie ciągłe linie odstępami między sobą, żeby było miejsce na supy energetyczne. I tak chyba to zrobimy. Nie twierdzę, że to jest najlepszy sposób, może się mylę, może inne sposoby są zdecydowanie lepsze. Tak czy inaczej, ja się zdecydowałem na takie rozwiązanie. O, come on. Naprawdę? Dobra, gdzieś miałem produkcję słupów, jeżeli dobrze pamiętam. Czy ją już skasowałem? Na prawo poza to. Przydałby się już samochód. Przydałby się samochód. Ale długo nie będziemy mieć samochodu. Tak. Mamy tutaj produkcję słupów, która nie pracuje, bo brakuje drewna. Czy mam przy sobie drewno? Mam. Chyba powinienem to zastąpić. Tak lepiej? Chyba tak. Dobra, na razie wystarczy, a wy tą pracujcie dalej. No, samochodu nie będziemy mieć długo, a produkcja posadzki i wykładanie jej też wydaje mi się na razie troszkę mozolnym przedsięwzięciem. Zostawię to, jak już będą roboty konstrukcyjne. Wtedy wykładanie posadzki będzie przyjemniejsze, chociaż wtedy już tak naprawdę też będziemy mieli pojazdy. Chyba jest, niestety jestem zmuszony tak to zrobić. Przeczekajmy to jeszcze trochę w tę stronę. I w dół. I tak, potrzebujemy na pewno dwóch pasów. Dwóch pasów z obu stron. Najlepiej jakby to było w kółku. Zostawię tutaj trochę przestrzeni w razie gdybym potrzebował więcej laboratoriów w przyszłości. Powiedzmy, że tyle wystarczy. Na razie zajmę się jedną linią, bo dość długo nie będziemy potrzebować drugiej linii. Na jednej linii bez problemu zmieszczę 3, może nawet 4 różne pakiety naukowe. Dobra. No i potrzebujemy. No tak, w sumie ten osobnie jest potrzebny, bo i tak musimy zasilić podajniki.
Jestem wręcz zdumiony, że o tym nie pomyślałem od razu. No cóż, czyli to możemy skasować. I tak naprawdę tutaj zrobimy tą bliższą linię. No ok. Czyli teraz tak. Podajniki. W ten sposób. Do każdego laboratorium po jednym zwykłym podajniku i po jednym czerwonym podajniku. Ten czerwony podajnik będzie potrzebny w przyszłości, będzie służył do wybierania pakietów nakowych z tych dalszych taśmociągów. Stawiamy już teraz, żeby się nie musieć martwić tym na przyszłość. Dobra. Musimy po prostu w ten sposób to rozegrać. Okay. Na dole to samo. Co drugi odstęp. Musimy też to trochę przestawić w górę, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Może być. To teraz tak. Skoro mam to już gotowe, tylko to mam gotowe na czerwone taśmociągi. Dobra, to zrobię to, że tak powiem, na wizji. I przede wszystkim. Sposób. Chyba tak. Się teraz zacząłem zastanawiać, bo. Nie, jest ok. Dobra. To możemy podprowadzić. Na razie to odetnijmy. I teraz tak. Żeby to wprowadzić. Aha, nie możemy na razie zrobić tego, co planowałem, bo nie mamy i tak dostępu do żadnych, nazwijmy to, drutów. Więc róbmy po prostu w taki sposób, żeby nie zapomnieć od razu całego taśmociągu tylko z jednej strony. Się troszkę zagalopowałem. A to, o czym ja myślę, będzie dostępne dopiero później. I tak naprawdę nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu. W sieci sterowniczej. Oba przewody będą dostępne. Dobra, tak czy inaczej, czerwone pakiety już płyną, więc podstawowe badania mamy gotowe. Pora się teraz zająć zielonymi. Na zielone wymagany jest taśmociąg i podajnik. I żeby 2 na sekundę potrzebujemy 12. Czyli o 2 więcej niż czerwone. Okej. Uzbrojenie. 12. Szybko to leci z tymi. Gdzie były granaty? Czy ja już mam granaty? Nie mam jeszcze granatów. Kurczę, tak dawno nie grałem, że już nie pamiętam, gdzie jest co. Uzbrojenie 2. A to będą już potrzebne zielone. Dobra, to na początek. Wieżyczki obronne się bardzo szybko zrobią. Dobra. Czyli potrzebujemy 2 taśmociągi na sekundę. Czyli wystarczy nam jeden. Automat, który będzie się zajmował taśmociągami. I potrzebujemy podajników, które się robią pół sekundy, czyli też potrzebujemy tylko jeden.
automat, który będzie robił podajniki. Tylko teraz tak. Do podajników potrzebujemy dużo różnych rzeczy. Potrzebujemy koła zębate w ilości 2 na sekundę. I tutaj też potrzebujemy koła zębate w ilości 2 na sekundę. Czyli potrzebujemy 4 koła zębate na sekundę. I chyba podobna sytuacja. A nie, będziemy potrzebować w tym wypadku aż dwa automaty zajmujące się wytwarzaniem żelaznych kół zębatych. Czyli tak. To w ogóle trzeba wykopać. I zrobimy to tak. Tutaj będzie żelazo. Tutaj będzie żelazo podprowadzone w ten sposób. Żelazo będzie po jednej stronie, żelazne koła zębate będą po zewnętrznej stronie. Ty wymagasz żelaza... Nie, tutaj po wewnętrznej stronie będą zielone układy elektroniczne, które będą szły jednak w jedną i drugą stronę, a żelazne płytki będą szły do wszystkiego. I teraz jedno i drugie, jeżeli chodzi o taśmociągi i podajniki, będą wykładane na ten taśmociąg. Dlatego tak daleko robić. Nie od tej strony. To będzie wykonane na zewnętrzną, czyli potrzebuję czegoś na wewnętrznej stronie. W ten sposób. I już wam pokazuję, o co mi chodzi. Tu będą zabierane żelazne płytki. A tu będą wykładane rzeczy. To będzie wyłożone na zewnętrznej stronie, tylko taśmociągu przejdzie tutaj na wewnętrzną i będzie po wewnętrznej jechać podajnik. Na zewnętrzną będzie wyłożony taśmociąg. I będzie to jechać do wszystkich automatów wykrących zielone pakiety naukowe. Tak naprawdę mogłem to zrobić na jednym taśmociągu, ale wolę to potem mieć oddzielnie. Dobra, potrzebujemy w takim razie po dwa. Chociaż nie wiem, czy są po dwa potrzebne. Na razie spróbujmy z jednym szybkim podajnikiem. Po jednej i po drugiej stronie. I doprowadźmy nasze surowce. Tu potrzebujemy żelaznych płytek. Tu potrzebujemy układów elektronicznych w tym miejscu. I teraz potrzebujemy tylko zasilania. Teraz pytanie, czy te niebieskie podajniki będą nadążały z pobieraniem wszystkiego na czas? Chyba bez problemu. Wręcz produkują troszkę więcej niż te automaty zużywają. Ale to się przekonamy dopiero jak się to wszystko rozkręci. Dobra. Potrzebujemy się zająć tymi automatami, żeby wszystko mogły pobierać i wykładać odpowiednio. I nie wiem, czy mi wystarczy. Nie wystarczy mi. Zabrakło mi słupów energetycznych. Jak zwykle. Mogę zrobić tam fabryczkę troszkę bliżej. Ostatecznie i tak jak tylko zrobimy... Mamy już zresztą stal, więc możemy zacząć robić produkcję stali. Oraz produkcję średnich słupów energetycznych gdzieś bliżej naszej głównej części fabryki. Na razie jednak musimy się zadowolić tym, co mamy i dopracować naszą naukę. Tak na dobrą sprawę, Factorius skupia się na tym, że
potrzebujemy jakąś technologię. Żeby mieć tą technologię, potrzebujemy jakiś pakiet naukowy i patrzymy, co zrobić, żeby móc zrobić ten pakiet naukowy i musimy to robić. Praktycznie wszystko w faktorze się sprowadza do tego, żeby produkować jakiś konkretny pakiet naukowy. I czasami, żeby produkować pakiet naukowy, musimy zacząć produkować coś innego. Lecą pierwsze zielone pakiety. Tak, to nie zadziała. To by zadziałało tutaj przecież. Tu muszę zrobić to, co próbowałem zrobić w tym miejscu. Teraz to będzie działać. Które miejsce ja to chcę wprowadzać? Do obiegu. Mogę to przemyśleć trochę wcześniej. Zróbmy na razie tak. Mało eleganckie rozwiązanie, w przyszłości no naprawimy. Chociaż prawdopodobnie nie będzie potrzeby i tak to już zostanie do samego końca. To by się przyjmował. Okej. Skoro mamy to, to pora chyba zająć się tym przetapianiem stali. A tutaj będzie jeden. Tu będzie drugi. Czyli stal bym gdzieś tutaj musiał zrobić. I musiałbym wykarczować ten cały las. Potrzebuję chyba granaty szybciej niż sądziłem, bo nie chce mi się wycinać tych wszystkich drzew. Potrzebuję do tego granaty. Poczekajmy, aż się skończy obsługa płynów. I gdzie są moje granaty? Moje granaty są pod uzbrojenie 2. Rozpocznij badania. I do tego będę potrzebował węgla na moim busie. Co mogę w bardzo nieelegancki sposób zrobić tutaj. W tragicznie nieelegancki sposób. Sam się zastanawiam, czemu robię takie paskudne rzeczy w swoich fabrykach. Teraz muszę to wszystko tutaj uporządkować. A to w drugą stronę miało iść. Czyli granaty możemy zacząć robić gdzieś tu. I na granaty chyba nawet mam. Chociaż na granaty w sumie nie wiem, czy mam. Na amunicję mam. Tak, na granaty nie mam. Poza tym granaty nie są jakoś specjalnie skomplikowane. Potrzebuję tylko żelaznych płytek i bardzo dużo węgla. Myślę, że zrobimy na początek. Wyrównajmy z tym. Raz, dwa, trzy. Zrobimy na początek dwie. Jak zwykle mi czegoś zabrakło. Dwa automaty montażowe, które będą tworzyć granaty do jednej wspólnej skrzynki. Przy okazji, skoro tu już jesteśmy, podbierzmy troszkę pełen plecak. Dobra, czego nie potrzebuję? Jak się wyrzucało te rzeczy? No już wiem, tworzyły się jakieś skrzynki i się potem o tych rzeczach zapominało. Czego nie potrzebuję? Nie potrzebuję w sumie żadnych z tych schematów. Zawsze mogę sobie zrobić w dowolnej chwili albo wyeksportować z biblioteki. Weźmy troszkę podajników. No, zdecydowanie za dużo. Wystarczy na jakiś czas. Okej. Tak, więc znaczy to stanęło tak. Dwa automaty montażowe, które będą robić granaty do jednej wspólnej skrzyni.
Granaty, potrzebujecie żelazo, płytki i węgiel. Węgiel możemy podebrać bezpośrednio stąd. Żelazo, płytki od tej strony, czyli węgiel od tej strony. Jesteśmy ciągle, mamy iść tutaj, czyli rozdzielać tutaj. I węgiel. Ok. Żelazne płytki będą miały iść tutaj. W tym miejscu. Możemy od razu zrobić w ten sposób. Jedyne, czego nam brakuje w tym momencie, to energia. I już. Jak tylko dopłyną żelazne płytki, to zaczną się tworzyć granaty. Dobra, co kolejne możemy... Sądy przetwarzanie, stalowy piec na pewno się przyda. Tak, żeby robić średnie supy elektryczne, potrzebne jest badanie, które możemy w tym momencie zrobić. I czemu nikt na mnie nie krzyczy? To czy pewnie już w komentarzach ktoś coś zaczął wspominać, że zapomniałem o podajnikach, więc możecie się już uspokoić, już sobie o nich przypomniałem. Ty nie bierzesz wystarczająco szybko węgla, czy mi się tylko wydaje? Czy bierzesz go akurat na czas? Akurat na czas, dobra. Cztery granaty to zdecydowanie na początek za mało. Zróbmy sobie na szybko takie... przepalanie stali na dziko. Może być tak. Może być tak. Węgla niestety mam tylko dwa staki niecałe. A to powinno na jakiś czas wystarczyć. Chociaż troszkę tej stali będziemy mieli, żeby móc zrobić stalowe narzędzia w wolnej chwili. Bądź inne rzeczy, tak bardziej podręcznie. A 12 granatów. Z tego co pamiętam, potrzeba 2 granaty, żeby zniszczyć drzewo. Zacznijmy w tym miejscu, gdzie ma stanąć nasze przepalanie talii. No, ale zasięg mają całkiem spory. Właśnie nie byłem do końca pewien, jak spory jest ten zasięg. Jeszcze dwa rzućmy tu. Dobra. Dobra, co do przepalania stali. Nie mam schematu na przepalanie stali. No nie mam. Dobra. Ale to zrobimy tak. To przydałoby się już zrobić na tych lepszych piecach. Ok, już myślałem, że coś się stało z naszą nauką, ale to po prostu badanie wolno idzie. Dobra, tak czy inaczej. To skasujmy. Przynajmniej większość. A zrobimy to już na stalowych piecach. To będzie delikatnym wyzwaniem, skoro tutaj mamy tylko 4 pieca robiące stal. Postawmy ich trochę więcej. I pozbierajmy trochę więcej stali. Znaczy żelaza, żelaznych płytek. Węgla mam zdecydowanie za mało. Bierzmy stąd węgiel w takim razie. Nie mogę więcej unieść. To się najpierw pozbądźmy całej naszej rudy. I wypełnimy troszkę dodatkowych piece. To powinno troszkę na troszkę dłużej wystarczyć. Tak, stalowe piece
I one wymagają też kamiennych cegieł. A, no dobra, kamienne cegły, znów brakuje węgla. Ile mamy kopalni przy sobie? Jedną. Czy mamy wytwarzanie kopalni zrobione? Mamy. Mamy 50 kopalni w zapasie. Pora zwiększyć wydobycie węgla. Jak z naszą energią? Chyba jeszcze dobrze. Dobra. Węgiel, węgiel, węgiel. No tak, tylko te cztery kopalnie wydobywają węgiel dla wszystkich przepalarni oraz w tym momencie granatów. Trzeba to będzie zmienić. Bardzo mi się nie podoba to, co robię, ale niestety nie mamy za dużej płaci tego węgla. Tutaj musimy wykorzystać każdy skrawek, jaki tylko się da. Dobra, czyli mamy cztery linie, z których chcemy zrobić jedną. To jest akurat banalnie proste, wystarczy coś takiego. I mamy jedną linię, którą możemy przyłączyć tutaj. Teraz musimy tylko to wszystko połączyć z prądem. I wszystko działa. Węgla powinno teraz starczyć na troszkę dłużej. Dobra, a co kolejne? Możemy zacząć badać silniki. Długo ich nie będziemy na razie w stanie robić. Dobra. To teraz tak. To na pewno trzeba będzie przedłużyć. Nie wiem czemu. Uparłem się, żeby to robić od góry. W sumie zawsze robiłem od góry. A skutecznie to byłoby od dołu, chociaż też niekoniecznie, bo miedź, przepalarnia miedzi w dół będziemy ciągnąć. Więc ostatecznie nie ma większej różnicy, gdzie to będzie. Przesuńmy troszkę te słupy, żeby nam tu nie przeszkadzały. Teraz tak, przepalarnie. Ten sposób. Czy ja mogę już robić? Nie, jeszcze nie mogę robić. Czemu jeszcze nie mogę robić? To jest ważniejsze od silników. I czemu nie mogę kliknąć w te silniki? Gdzie mamy logistykę, część drugą? Tu mamy logistykę, część drugą. Potrzebujemy to jak najszybciej. Okej. Niepotrzebnie tutaj są te podziemne. To wszystko będzie można zastąpić zwykłymi taśmociągami. To jest schemat jeszcze z czasów, kiedy podajniki nie były w stanie upchać i skompresować całego taśmociągu. Potrzebne to były podziemne taśmociągi, żeby móc to skompresować. To już nie jest potrzebne. To zostało naprawione w którymś tam patchu. I już nie mamy podziemnych taśmociągów. Zaraz to będziemy musieli naprawić. Więc pora pójść na zakupy. Podajniki mamy, rozdzielacze mamy, zwykłe taśmociągi mamy, nie mamy podziemnych. I na razie tylko tak naprawdę tego nam brakuje. Więc je podbierzmy. I podbierzmy trochę żelaznych płytek, przepraszam, nie stalowych. Żelaznych płytek i podbierzmy troszkę węgla.
Okej. Niech się na razie dalej pali. A my wróćmy do tego tematu. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Niestety dużo nie zrobiliśmy. Muszę zacząć myśleć o częstszych cięciach bądź jakichś przyspieszeniach, ponieważ na takich głupich rzeczach tracę bardzo dużo czasu i nawet nie wiedziałem, kiedy ten odcinek minął. Mam nadzieję, że się zbytnio nie nudziliście. Tak czy inaczej, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Zasubskrybujcie, jeżeli chcecie wiedzieć o kolejnych odcinkach. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii bądź innych serii. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Heja!